Raków Częstochowa dokonał rzeczy, wydawać by się mogło niemożliwej. Przełamał klątwę Karabachu Agdam. O tym, jak ciężko wyeliminować ten zespół, przekonali się kibice Wisły, Lecha, Legii, można by wymieniać długo i przez wiele lat. Fakty są jednak takie, że twierdza w Baku padła. Nareszcie padła i to oznacza, że nadchodzą dla polskiego kibica chyba lepsze czasy. Dlatego tutaj oczywiście pojawiam się ja, cały na biało, i zweryfikujemy, czy te lepsze czasy faktycznie nadchodzą. Sponsorem kanału jest fuksiarz.pl, oficjalny bukmacher La Liga w Polsce. Dzisiaj dodamy mistrza Polski, Raków Częstochowa, do top 5 lig FIFA 23, oczywiście już z zaktualizowanym składem, i zobaczymy, jak poradziłby sobie mistrz Polski w tychże ligach. To oczywiście kolejny, niezwykle merytoryczny i dający masę informacji test, więc możecie zostawić kciuka w górę. A teraz zapraszam. Zaczniemy od mojej ukochanej piłkarskiej Premier League, a żeby zdecydować, za który zespół Raków wskoczy, no to użyjemy koła fortuny. No dobrze, Bournemouth to całkiem sensowny wybór. Tak więc ostatecznie prezentuje się nasza Premier League. Raków Częstochowa jeszcze swojego meczu nie rozegrał, a ja, żeby kompletnie nie ingerować w to, co się będzie tutaj działo, objąłem, no, Chelsea. A teraz ruszamy w wir symulacji. Po trzech kolejkach Raków Częstochowa sensacyjnie zwyciężył, zremisował i przegrał. Tym samym poradził sobie lepiej niż chociażby Chelsea. Podopieczni Dawida Szwargi na inaugurację sezonu zremisowali z Fulham, później ograli Brentford, żeby przegrać finalnie z... O, z Crystal Palace. Ale wy tego nie widzicie. Już widzicie. Sprawdźmy statystyki po trzech spotkaniach. Najwięcej bramek ma Ivi Lopez, jedna asysta też po stronie Hiszpana. Bartosz Nowak, asysta i gol. Dwa spotkania z Ony Kittel. Tak to wygląda, moi drodzy. Najwięcej spotkań, sami widzicie, kto rozegrał. Jeżeli chodzi o asysty, tak to się prezentuje. Czyste konta i tak dalej, i tak dalej. W takim wypadku chyba lepiej już po prostu sobie dokończyć ten rok i widzimy się w styczniu. Ale w terminarzu londyńskiej Chelsea moją uwagę przykuł listopad. 29 listopada Raków Częstochowa gra z Chelsea i... Chelsea ograła Raków 3-0. Styczeń 2023, czyli połowa sezonu za nami. Czas zweryfikować, jak poradził sobie Raków. Nie widzimy ich w czołowej ósemce, dziewiątce, dziesiątce, ajajaj, więc to są zdecydowanie... ojej! Zaczęło się bardzo dobrze, ale niestety teraz wygląda to tragicznie. Dwa zwycięstwa, 6 remisów i aż 13 porażek. W Carabao Cup Raków najpierw pokonał Shrewsbury po rzutach karnych 4-3, ale w rundzie trzeciej trafili na Manchester City. I przygoda się skończyła. Wróćmy jednak do tego przeglądu statystycznego, jeżeli chodzi o drużynę. No nie widzę Iwiego Lopeza w czołówce najlepszych strzelców Premier League, więc zajrzyjmy teraz tutaj RKS Raków Częstochowa, jak to wygląda. Najwięcej spotkań rozegrał Bartosz Nowak, Ivi Lopez 19, kto ma najwięcej trafień? Wspomniany wcześniej Ivi Lopez 6, dalej Nowak, Musiolik, Papa Nikolaou, Fabian Piasecki, bardzo mało Zonego Kittela tutaj, może w asystach będzie nieco wyżej? No nie bardzo. I czystych kont... Vladan Kovacevic zachował jedno czyste konto. I ta średnia ocen też, powiem szczerze, nie jest najlepsza. Najwyżej oceniany oczywiście Ivi Lopez, który no 6 bramek na koncie i 2 asysty ma. Gdyby tak to wyglądało, to raczej by się szybko pożegnał z Rakowem Ivi w Premier League, w takich realiach. No dobrze, nie ma co przedłużać, tylko trzeba ruszyć na koniec tego sezonu. Zobaczmy, jak Raków poradziłby sobie w Premier League. Rzućmy okiem, jak poradziła sobie Chelsea w tym drugim meczu z Rakowem Częstochowa, rozgrywane 29 kwietnia 2023 roku. Remis! Raków zremisował z Chelsea. Ostatnia kolejka za nami i teraz możemy spokojnie sprawdzić, jak poradził sobie Raków. Mistrzem Anglii, Newcastle United. Okej, Chelsea w szóstce. W sumie po tym sezonie, jakby tak było faktycznie, to bym to wziął w ciemno, ale gdzie jest Raków? Nie ma ich w pierwszej dziesiątce, nie ma w piętnastce, nie ma na miejscu 16, ani na 17, to oznacza, że Raków Częstochowa spadłby z Premier League do Championship i to spadłby z ostatniego miejsca, tylko te dwa zwycięstwa, nic więcej. Dwa zwycięstwa, 8 remisów, 28 porażek, zaledwie 14 punktów. To jest pogrom.
W FA Cup przygoda Rakowa zakończyła się, zanim się na dobrą sprawę zaczęła. Swansea pokonało ich 2-1. Ale rzućmy oczywiście okiem. Królem strzelców nie został nikt z Rakowa Częstochowa, raczej królem asystentów też nie. Ale zobaczmy, czy może była jakaś perełka, no poza Iwim Lopezem w Rakowie. Średnia ocen najwyższą miał Sebastian Musiolik, który, patrzcie, przebił tutaj Iwiego i to znacznie przy zaledwie 20 spotkaniach. Jeżeli chodzi natomiast o bramki, tych najwięcej miał Iwi Lopez, bo aż 9. 5 asyst miał najwięcej Iwi Lopez, bo aż 5. Czystych kąt Vladan Kovacevic na przestrzeni 31 spotkań zachował nadal tylko i wyłącznie jedno. Wniosek z tego... żaden. Ale teraz czas sprawdzić, jak Raków poradziłby sobie w Bundeslidze. Zaczynamy oczywiście od koła fortuny, które to wybierze, jaki zespół w Bundeslidze Raków Częstochowa zastąpi. Eintracht Frankfurt to całkiem solidna ekipa. Zatem, moi drodzy, tak prezentuje się układ Bundesligi na sezon 2023-2024 z dorzuconym Rakowem za Eintracht Frankfurt. Ja natomiast zasiadłem za sterami Werderu Brema, bo tak. To przesymulujmy pierwszy miesiąc, zobaczmy, jak sobie poradzi Raków. Najpierw po miesiącu, później pół sezonu, a później podsumujemy cały sezon. Liderem Bundesligi po 3 kolejkach Hoffenheim, oczywiście wysoko Bayern Monachium i Borussia Dortmund. Werder Brema też, halo, jesteśmy kocurami. Ale gdzie jest Raków? No niestety nisko. Na 16 miejscu bez zwycięstwa z jednym remisem. Postacią pierwszoplanową Bartosz Nowak i Iwi Lopez. Iwi Lopez bramka i asysta, Nowak 2 trafienia. No dobrze, nie ma co się silić na dalsze analizy. Przesymulujmy pół sezonu. 24 września i Werder Brema podejmuje u siebie Raków Częstochowa. Raków urywa punkty. Domykamy rok 2022, zatem czas sprawdzić. Liderem Borussia Dortmund, Hoffenheim spadło, ale cały czas trzyma się w czołowej piątce. To jest naprawdę dobry wynik. No dobra, my też spadliśmy niżej. Ale gdzie jest Raków? Nie ma ich już na 16. Są na 17 miejscu. Mają to jedno, jedyne zwycięstwo. Ale tutaj, szczerze mówiąc, pomiędzy Rakowem, Darmstadt, Stuttgartem czy Heidenheimem, no to będzie naprawdę solidna walka o spadek. Ale Kamiński wysoko w klasyfikacji strzelców. Bartosz Nowak z 6 trafieniami na koncie to najlepszy. Najlepszy goleador w ekipie z Częstochowy. Iwi Lopez 3 trafienia, Fabian Piasecki 2. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o asysty, tutaj 2 na koncie Nowaka, Czyża i Piaseckiego. Czystych kąt chyba w ogóle nie ma czystych kąt, a średnia ocen najwyższa po stronie Bartka Nowaka. No dobrze, to i tak jest oczekiwanie tylko na wyrok. Czas sprawdzić, czy Raków utrzyma się w Bundeslidze, czy nie. Kończymy sezon Bundesligi i popatrzcie, z kim kończymy tenże sezon Bundesligi. Raków znowu urywa punkty. Miejmy nadzieję, że ten remis pozwoli się ekipie z Częstochowy utrzymać. Mistrzem Bundesligi Borussia Dortmund. Bayern 6. Nie będę tego komentował. Nasz Werder na miejscu 9. I teraz pytanie, gdzie skończył Raków? 16. Nie, no to Raków niestety, drodzy państwo, spada z przedostatniego miejsca, ale w końcu zaczęli coś wygrywać i tu naprawdę sensownie grać. 23 punkty na ich koncie to i tak niewystarczająco, żeby w ogóle zapewnić sobie miejsce w barażach. Raków i Heidenheim pewnymi spadkowiczami z Bundesligi. W Pucharze Niemiec Raków przedarł się przez rundę drugą, wygrywając z VfL Wiesbaden, natomiast w rundzie trzeciej przegrali już z Wolfsburgiem. Sebastian Musiolik to naprawdę wyrósł tutaj na prawdziwą gwiazdę. Średnia ocen 70 czy też 7-0. 7 bramek na jego koncie, 2 asysty, 2 czyste kąta i to zaledwie w 12 spotkaniach. To jest dla mnie nieprawdopodobne. Najwięcej spotkań rozegrał Stratos Czwarnas, najwięcej goli strzelił Bartosz Nowak, dalej Iwi Lopez, Musiolik, Fabian Piasecki. Najwięcej asyst na swoim koncie miał Nowak, Musiolik, Fabian Piasecki, chociaż ci asystenci jakoś tak się bardzo, bardzo stopniowo porozkładali pomiędzy wielu zawodników, więc chyba sporo bramek było po indywidualnych akcjach. No dobrze, na razie po dwóch czołowych ligach niestety z obu Raków spada bezproblemowo, w sensie od razu. No to teraz sprawdzimy sobie ligę włoską. Ciao, Bologna. Finalnie tak prezentuje się przygotowany przez nas zestaw Serie A z Rakowem Częstochowa.
Naturalnie teraz czas sprawdzić, jak sobie poradzili po pierwszym miesiącu. Jak sami widzicie, ja zasiadłem oczywiście za sterami Empoli, które to po dwóch kolejkach ma zwycięstwo i porażkę, natomiast Raków ma dwie porażki. Niedobrze. Raczej nic się tutaj nie odmieni i postacią pierwszoplanową oczywiście będzie Ivy Lopez, ale tutaj gra Zony Kittel, tylko Zony Kittel zawsze gra na początku, a później chłop znika. Zobaczmy, czy tak samo zniknie po połowie sezonu. Końcówka listopada, Empoli rywalizuje z Rakowem i wygrywa. My natomiast wkraczamy w styczeń i możemy sprawdzić, jak poradził sobie polski zespół przez pół roku w lidze włoskiej. Po 18 kolejkach liderem Inter Mediolan, w czołowej dziesiątce nie ma Rakowa, Empoli dopiero nasze 12 i teraz Raków jest na miejscu 20. Katastrofa, jako jedyni nie przekroczyli 10 punktów. Najwięcej spotkań po raz kolejny Stratos Sfarnas, najwięcej bramek Ivy Lopez, jeżeli chodzi o asysty wysoko Sebastian Musiolik, a średnia ocen 63. To nie jest dobra liczba. Teoretycznie tu wszystko jeszcze da się uratować, ale to jest tylko teoria. No dobrze, dotrwaliśmy do maja, zatem trzeba zweryfikować teraz, jak poradził sobie Raków, bo Empoli poradziło sobie, z tego co widzę, to tak średnio, ale przejdźmy do tabeli i widzimy, że Empoli jest 16, więc udało się nam uratować od spadku, ale Rakowowi się nie udało, znowu nastąpiło przebudzenie, oni zawsze się budzą w końcówce sezonu, ale to jest zbyt późno na taki zryw. Niestety, Raków na miejscu 19, 20 Frosinone, Cagliari 27, a kto został mistrzem Włoch, tak z ciekawości? Inter. W Pucharze Włoch z kolei Raków pokonał Cittadelle 2-1, w rundzie trzeciej Raków pokonał Veronę. W 1/8 Raków po bardzo równym meczu został wyeliminowany przez Milan, więc na razie pucharowo tutaj poszło zdecydowanie najlepiej, ale w lidze dokładnie tak samo jak wszędzie. No dobra, spadliśmy z Premier League, z Bundesligi, z Serie A, czas sprawdzić, jak poradzimy sobie w Hiszpanii. Skoro jesteśmy przy temacie Ligi Hiszpańskiej, to chyba nie będzie lepszego momentu niż teraz na przedstawienie wam oficjalnego partnera kanału, jakim jest Fuksiarz, czyli oficjalny bukmacher La Liga w Polsce. Z tej okazji Fuksiarz przygotował dla was specjalną ofertę powitalną. Aby z niej skorzystać, wystarczy wpłacić minimum 50 zł na wasze konto, zagrać dowolny kupon ACO o kursie wynoszącym minimum 3-0 i spokojnie, jeżeli kupon nie wejdzie, dostajecie 100% zwrot, czyli innymi słowy to taki free bet na maksymalnie 300 zł. Ale jako że Fuksiarz to oficjalny bukmacher La Liga w Polsce, to właśnie na ową ligę hiszpańską przygotował dodatkową ofertę pod postacią darmowego zakładu w wysokości 20 zł na La Liga. I korzystając właśnie z tejże oferty, postanowiłem obstawić inaugurację La Ligi, gdzie to moim zdaniem w starciu z Atletikiem Bilbao Real Madryt mimo wszystko pokaże po prostu potęgę królewskich. Tam Carlo Ancelotti przy tych transferach, przy ściągnięciu Jude'a Bellingama i też przy tym, jak ci królewscy wyglądają w okresie przedsezonowym, uważam, że absolutnie powinni to zgarnąć. Bardziej zaskakujący może być typ na starcie z Sevilla z Valencią. Tutaj mam nieodparte wrażenie, że po tym, gdy Valencia wykonała kilka przemyślanych ruchów wzmacniających zwłaszcza ich blok defensywny, dodatkowo mówi się swoją drogą o przejściu Rafy Mira z Sevilla właśnie do Walencji. Niemniej, uważam, że tutaj może paść remis. Jak sami widzicie, tak też obstawiłem. Pamiętajcie, że oferta jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich, a teraz przechodzimy do Rakowa. Kogo w lidze zastąpi Raków? Zatem Osasunę. Objąłem stery w Walencji, a tabela Ligi Hiszpańskiej prezentuje się następująco, przepraszam, dokładnie tak to wygląda. Raków jako jedyny, ej, myślałem, że Rakowowi też zmienią ten herb na ten wygląd czarno-biały. Ale nie, Raków jako jedyny ma jakiekolwiek tutaj kolory i radość czy chęć do życia. Ale to jest ciekawe w sumie, bo drużyny, które przerzuciłem tutaj z drugiej Ligi Hiszpańskiej, też zostały w taki sposób przerobione. Mniejsza z tym, czas na symulację i sprawdzenie, jak Raków sobie poradzi w Hiszpanii. Po trzech miesiącach, po trzech meczach, czy tam po pierwszym meczu. Bo miesiącu pierwszym. Jezu Chryste. I o tyle warto rzucić na to okiem, że Raków już się pojawia w tych pierwszych kolejkach i zremisował. Atletico Madryt 9 punktów, tyle samo co FC Barcelona. Nasza Valencia na miejscu 10. A gdzie jest ten kolorowy Raków? Niestety bardzo nisko oczywiście. Ten jeden jedyny remis właśnie z Valencją pozwolił im zająć na razie miejsce 19. Nie ma sensu sprawdzać tych danych statystycznych zawodników, sprawdźmy to po prostu po połowie sezonu. Mamy styczeń, a to oznacza podsumowanie tego, jak radzi sobie
Raków. No Valencia widzimy, że średnio, ale tam Valencia nas tak średnio też interesuje. Po 18 kolejkach FC Barcelona pierwsza, 42 punkty na ich koncie. Widzieliśmy oczywiście, że Valencia 15, Raków niestety... Niestety ostatni w lidze, mimo faktu, że tutaj technicznie rzecz biorąc w końcu wygrywa. I jest bardzo blisko, zarówno Granady, Las Palmas, Deportivo, jak i Almerii. Mam wrażenie, że w lidze hiszpańskiej Raków może namieszać. No proszę, a w lidze hiszpańskiej akurat odnalazł się nie Vi López, nie Bartosz Nowak, nie Musiolik, a Fabian Piasecki. Średnia meczowa 6,7, 6 trafień na jego koncie to jest dokładnie tyle samo co u Iwiego Lopeza, ale Fabian Piasecki przebija Hiszpana pod kątem asyst, bo tych ma aż 3 na swoim koncie. Najwięcej występów zaliczył Patryk Kun, okej, przemilczmy ten temat, a Vladan Kovacevic zachował 2 czyste konta. No i trzeba powiedzieć, że naprawdę w lidze hiszpańskiej wygląda to póki co najlepiej. Ale teraz czas przesymulować to wszystko do końca sezonu. W marcu 2023 roku Raków po raz kolejny gra z Valencią i tym razem przegrał. Ostatni ligowy pojedynek i kończymy ten sezon, zatem sprawdzamy. Valencia na czerwono. Mistrzem jednak Real Madryt. Mimo iż Barcelona miała tyle przewagi nad resztą stawki na półmetku ligi, to Real okazał się być konsekwentny. 90 punktów na koncie królewskich i zgarniają tytuł mistrzowski. Valencii nie ma do... O nie, Valencia jest na 14 miejscu, więc nie rozumiem o co tutaj ta burda. Ale gdzie jest Raków? No było już tak dobrze. 28 punktów uzbierali, 7 zwycięstw, 7 remisów. To akurat teraz musiało być najrówniej na dole. Naprawdę Raków teraz sobie poradził bardzo dobrze. Bardzo dobrze sobie poradzili, 28 oczek. Ech, szkoda. A w Pucharze Króla, no to Raków nawet się nie zdążył rozpędzić. Lugo wyeliminowało ich przy pierwszej możliwej okazji w serii rzutów karnych. Podsumujmy zatem występy naszych zawodników. Najwyższą średnią meczową uzyskał Iwi López i wspomniany już wcześniej Fabian Piasecki. Iwi López jednak doznał jakiegoś przebudzenia. 10 bramek, 3 asysty. Fenomenalnie. Tak samo dobrze wygląda Piasecki. Tak samo dobrze wygląda Bartosz Nowak. Nieźle wygląda Cebula jako zawodnik, który wchodzi z ławki rezerwowych. To naprawdę wygląda sensownie. Po 3 asysty ta ekipa. Meczów najwięcej rozegrał Stratos Farnas, a czystych kont Vladan Kovacevic zachował 4, czyli zdecydowanie najlepiej szło Rakowowi w lidze hiszpańskiej, a i tak spadają mi to z ostatniego miejsca. No dobra, to czas na ostatnią z top 5 lig. I tutaj robi się ciekawie, bo niektórzy powiedzą, że to liga francuska, niektórzy powiedzą, że to liga belgijska, a to ani ta, ani ta. Współczynnik UEFA na 28 lipca 2023 roku mówi jasno i klarownie. Pierwsza liga to oczywiście liga angielska, dalej mamy Hiszpanię, Włochy, Niemcy, a piątą ligą nie jest Francja, nie jest Belgia, nie jest Portugalia, a oczywiście Eredivisie. Zatem właśnie do Eredivisie się udamy. Niestety w FIFA nie ma Erste Divisie, więc musimy poradzić sobie z tym, co mamy tutaj, czyli Eredivisie. Zostajemy z tą ekipą, ale wylosujemy oczywiście, jaką drużynę zastąpi Raków. Będzie to Herenveen. Tak to się prezentuje i jeżeli w jakiejś lidze Raków ma osiągnąć sukces, albo chociażby się utrzymać, to właśnie w Eredivisie. Tutaj w pierwszym miesiącu tych spotkań było zaskakująco dużo. Raków Częstochowa w czołowej czwórce, pierwszy AZ Alkmaar, dalej Ajax, Nijmegen. Raków na czwartym miejscu mając 3 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażkę. No dobrze, dobrze. Miejmy nadzieję, że takie... Ale co się stało z PSV Eindhoven? Pozostaje mieć nadzieję, że takie momentum ten zespół utrzyma również na przestrzeni dalszej części sezonu. A teraz rzućmy jeszcze okiem na statystyki drużynowe. Raków Częstochowa oczywiście jest tutaj obecny. Kto jest największą gwiazdą? Oj, ktoś jest. Nota 7-7. Iwi López, 3 bramki, 2 asysty w 5 spotkaniach. Fran Tudor, Patryk Kun, patrzcie jak wysoko. Chociaż oczywiście Patryka Kuna tutaj nie ma. Ale nie ma co, czas symulować dalej kolejne spotkania, widzimy się w połowie sezonu. Dopiero w grudniu Sparta Rotterdam mierzy się z Rakowem i pokonuje Raków. Za nami połowa sezonu, więc wypadałoby podsumować, niestety Raków wypadł z czołowej czwórki, ale i tak radzi sobie fantastycznie, 28 punktów na koncie ekipy z Częstochowy, 8 zwycięstw, co to jest?
8 zwycięstw, 4 remisy, 6 porażek, 28 punktów. Wygląda to naprawdę, naprawdę imponująco. W Oranie Becker Raków Częstochowa też nadal gra. Pokonał w pierwszej rundzie wstępnej Vitesse Arnhem 2-1, w rundzie drugiej ograł Waalwijk 3-1 i teraz w ćwierćfinale mierzy się z Volendam. I oni mają jak najbardziej szansę to Volendam wyeliminować. Wśród najlepszych strzelców próżno szukać niestety Iwiego Lopeza, ale zaraz zweryfikujemy, czy faktycznie tak próżno. Może Iwi jest po prostu na tyle wszechstronnym zawodnikiem. Najlepiej oceniony nadal Iwi Lopez. 10 bramek i 5 asyst po 18 spotkaniach. Facet jest tutaj prawdziwym potworem. W końcu odpalił też w lidze holenderskiej Zony Kittel. Najwięcej asyst Iwi Lopez, naprawdę wygląda to imponująco. Najwięcej spotkań rozegranych Iwi Lopez. I czystych kont ile ma Kacper Trelowski. Kurczę, to się nie spodziewałem takiej rotacji z Kowacewiciem. Sami musicie przyznać, że wygląda to po prostu fenomenalnie. Zatem czas przesymulować do końca ten sezon i zobaczyć, jak Raków sobie tutaj poradzi. Drugi pojedynek Sparty Rotterdam z Rakowem zakończona zwycięstwem Rakowa. Zakończyliśmy sezon w Eredivisie i niestety dobrze widzicie. W czołowej ósemce nie ma Rakowa. Mistrzem AZ Alkmaar, wicemistrzem Ajax Amsterdam, dalej Feyenoord i PSV Eindhoven, którzy się odbili po tym kuriozalnym wręcz początku. Raków na miejscu 9, więc i tak naprawdę, naprawdę bardzo wysoko, zdecydowanie oddalili się od strefy spadkowej i technicznie rzecz biorąc mogli tutaj walczyć do końca i walczyli do końca o czołową czwórkę, więc w lidze holenderskiej, według FIFA przynajmniej, Raków Częstochowa poradziłby sobie co najmniej dobrze. No i zapeszyłem z tym Volendam, zapeszyłem, cholera jasna, pokonali Raków i niestety w finale PSV Eindhoven wygrało. Szkoda. Wśród najlepszych strzelców ligi nie widać znowu Iwiego Lopeza, ale tutaj Carlson zapakował 28 bramek. To jest naprawdę potworny wynik. No dobrze, Raków Częstochowa, przechodzimy i spoglądamy. 16 trafień na koncie Iwiego Lopeza. Drugi Fabian Piasecki, dalej Nowak, Kun, Zony Kittel. Najwięcej asyst Iwi Lopez, dalej Nowak, Zony Kittel, Fran Tudor. Najwięcej spotkań rozegrał Iwi Lopez. Najwięcej czystych kont miał Kacper Trelowski, 3, Kowacewicz w sumie też 3. No i średnia ocen nie bez powodu największą gwiazdą Iwi i jeszcze raz Iwi. Wszędzie był najlepszy. Zatem Raków by spadł z tych czołowych czterech lig. Ale to wychodzi na to, że po prostu te czołowe cztery ligi, czyli Hiszpania, Włochy, Bundesliga, Anglia po prostu dystansują tą piątą ligę. Niezależnie czy to jest Portugalia, Holandia, Francja, Belgia czy Ekstraklasa. Mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek się wam podobał. Dzięki piękne, trzymajcie się, na razie i pa pa. Cześć!